Tomasz Bury, kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Przeworsku. Alicja Zając, prezes Fundacji Pomoc na Dłoń w Jarosławiu. Andrzej Nepelski, dyrektor zespołu szkół w Lubaczowie. Zbigniew Bojko, przewodniczący Przemyskiej Izby Rolniczej. Stanisław Porada, dyrektor szkoły podstawowej w Miękiszu Nowym. Stanisław Makara, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie. Magdalena Andrzejak, komendant wojewódzki OHP. Maria Janowska, pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych w Przemyślu. Jolanta Piórkowska, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jarosławskiego, Sołtys Rzepina. Danuta Pawełek, pracownik oddziału KRUS w Przemyślu. Grażyna Sajdło, były pracownik Urzędu Gminy w Sieniawie. Bogusław Adamiec, przedsiębiorca, prowadzi gospodarstwo agroturystyczne w Radawie.